Chwała Bogu. Bardzo serdecznie witam wszystkich tutaj zgromadzonych i tych, którzy są z nami poprzez internet na naszym nabożeństwie świątecznym. Dzisiaj pierwszy dzień świąt i Bożą łaską jest to, że możemy być razem. Chciałbym przywitać nas fragmentem Bożego Słowa, który jest zapisany w liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale od pierwszego wersetu. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał, ale ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna. Obchodząc tę pamiątkę narodzenia Pana Jezusa, musimy mieć także świadomość, że to jest szczególny sposób w ostatnich dniach słyszenia i odebrania tego, że Bóg mówi, że Bóg swoim głosem, swoim przekazem przez swojego Syna chce skierować, wierzę, że niezwykle ważne poselstwo do człowieka, do ludzi, do ciebie i do mnie. I niech ta świadomość także nas dzisiaj podnosi, że Bóg mówi przez swojego Syna. Chciałbym, żebyśmy mogli zaśpiewać wspólnie razem pieśń. Powstańmy, bardzo proszę, potem pomodlimy się. Thank you.
różne sposoby przemawiałeś do ludzi. Ale dzisiaj też w szczególny sposób możemy dziękować Ci za to, że przemówiłeś przez Słowo, które stało się ciałem. Przemówiłeś przez swojego Syna jedynego, Pana Jezusa Chrystusa. Przez każde Jego słowo, przez każdy Jego czyn, przez całe Jego życie i przez Jego ofiarę, przez Jego śmierć na krzyżu. Przemawiasz dzisiaj w wyraźny sposób do każdego człowieka, do każdego serca. Panie, daj nam mieć otwarte serca i to, co chcesz mówić, także i dzisiaj, w tym czasie tego nabożeństwa, w którym w szczególny sposób chcemy upamiętniać to, że Ty, Panie Jezu, stałeś się człowiekiem, że przyszedłeś na ten świat, aby oddać życie, aby złożyć samego siebie w ofierze, aby przelać swoją krew za moje grzechy, za grzechy każdego człowieka i dać nam życie wieczne, dać nam ratunek, dać nam wybawienie i pojednać nas ze swoim Ojcem. Dziękuję Ci za to, Panie, że i ta łaska i mnie mogła dosięgnąć. Dziękuję Ci, że mogłem z Twojej łaski poznać Ciebie i doznać też Twojej mocy, Panie, w moim życiu. Jestem za to Ci niezmiernie wdzięczny. I dopóki będę żył, Panie, to chcę Tobie dziękować, ale też, Panie, przygotowywać się do tego, żeby tam w wieczności w sposób ciągły i nieustający zachwycać się Tobą i przynosić Tobie dziękczynienie, bo prawdziwie wielkim, cudownym Panem i Bogiem jesteś i w Tobie jest nasz ratunek i wybawienie. Dziękuję Ci za ten czas, za każdą osobę, pobłogosław nas, poprowadź w tym czasie. Niech tutaj z tego miejsca, z naszych serc, z naszych ust, z naszych myśli, z naszych motywów, z naszych postaw Tobie płynie chwała i dziękczynienie, bo jesteś godzien wszelkiej chwały jako nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Amen. Usiądźmy proszę jeszcze na chwilkę. Chciałbym się podzielić z wami też taką myślą, która w mojej głowie się pojawiła, kiedy czytałem Boże Słowo. W Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale czytamy, jak to było z narodzeniem Pana Jezusa i niedługo jeszcze ten fragment usłyszymy tutaj za chwilę, kiedy nasze dzieci będą miały taką małą usługę, to ten fragment z Ewangelii Mateusza tutaj będzie zacytowany. Ja bym chciał fragmencik z drugiego rozdziału Ewangelii Mateusza, który też związany jest z tym, jak to było przy narodzeniu Pana Jezusa. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski. Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie ma się Chrystus narodzić. Czytamy tutaj o królu Herodzie, który podjął wielkie starania i wysiłek, żeby dowiedzieć się o tym, gdzie miał się narodzić obiecany Mesjasz, ten król, który miał przyjść. I tak sobie myślę, skoro on wzywa wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, to jak był zdeterminowany, żeby tych wszystkich arcykapłanów, wszystkich nauczycieli, wiecie, on podjął jakieś szczególne działania, żeby się dowiedzieć. Był tak zdeterminowany, był tak nastawiony bardzo tak na działanie, żeby dowiedzieć się o Panu Jezusie. Co go motywowało? Motywowało go tutaj, jak czytam, że jak się o tym dowiedział, zatrwożył się. Trwoga, strach napędza człowieka do różnego rodzaju działań. Czy wam się zdarzyło w życiu być zmotywowanymi do działania, kiedy nam się paliło pod stopami? Kiedy strach nas przytulił mocno i trwoga napełniła nasze serce? Strach to motywuje człowieka, tak? I wtedy jesteśmy gotowi, jak się boimy. Jak ja się bałem klasówki, to ja naprawdę byłem taki pilny uczeń jak nigdy w życiu. Jak się bałem innych rzeczy, to napędza, to motywuje, to wypycha do działania. I tutaj czytamy, że to strach, to ta trwoga, która była w sercu Heroda, go do tego zmotywowała. I tak myślę, skąd ta trwoga się pojawiła? Nie wszyscy. My dzisiaj cieszymy się, cały chrześcijański świat jakby wyraża radość wynikającą z faktu przyjścia Pana Jezusa na ten świat, że On stał się człowiekiem, że przyszedł. A przyjście Pana Jezusa nie dla wszystkich jest radością. Tutaj dla Heroda to była trwoga i cała Jerozolima była zdjęta trwogą. Z czego wynikała ta trwoga? Ja sobie myślę z tego faktu, że Herod był bardzo wielkim despotą. On bał się o swoją pozycję. To on był królem.
To on własną żonę zabił, własnych synów, pierworodnego syna, bo ktokolwiek w jego mniemaniu, on sobie albo szukał spisków takich wymyślonych, albo jakichś rzeczywistych, ktokolwiek mógł zagrozić jego pozycji, to to go strachem napywało i motywowało do tego, żeby człowieka wykluczyć. Najlepiej przez zamordowanie go. I kiedy usłyszał, że narodził się nowy król, to on się wystraszył. I tak sobie myślę, dlaczego ten strach? Czy dzisiaj w twoim sercu jest strach, który wynika z przyjścia Pana Jezusa? Ja wierzę, że nie, dlatego że ty nie chcesz bardzo uporczywie trzymać się swojej korony na głowie. Jeżeli mamy świadomość tego, że jest król jeden, któremu należy w pokorze oddać pokłon, którego królestwo, dominację, chwałę i władzę należy uznać, Herod nie był na to gotowy. On nie był gotowy zrezygnować z własnego panowania, z własnego ego, z własnej pozycji. I dlatego trwoga. I tak sobie myślę, dlaczego dzisiaj tylu ludzi jest też pełnych trwogi, mimo tego, że wspominają przyjście Pana Jezusa. Wierzę, że do pokoju prowadzi fakt uznania, że jest jeden król. Fakt podporządkowania swojego życia, fakt, który jest związany z tym, żeby zrezygnować z własnej pozycji, z własnego ego i uznać Jezusa królem. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale to Jan Chrzciciel mówił takie słowa: kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Herod nie był gotowy uznać, że Jezus jest ponad wszystkimi. Że On jest królem, że On jest Panem, że trzeba z własną koronę zdjąć i pokłonić się Jemu, uznać Jego wyższość, Jego wielkość. To taka postawa może człowieka napełnić pokojem i radością. A Herod, myślę, że ta trwoga była związana z tym, że on nie był gotowy i nie chciał uznać tego, że Jezus jest królem i Panem. Taką myślą chciałem się podzielić, ale też zachęcić nas do tego, żeby i dzisiaj wyznawać tą prawdę w pokorze i w uniżeniu. On jest królem. Takie wyznawanie, wierzę, że może z twojego serca przepędzać trwogę i obawy mimo okoliczności, mimo rzeczywistości, w której dzisiaj żyjemy. I nie wiemy, co nas jeszcze jutro czeka, co jeszcze będzie wymyślone w tym świecie i tak dalej. Ale możemy mieć pokój, bo wiemy, kto jest królem, bo wiemy, kto jest Panem. I my nie musimy bardzo silnie trzymać się swojej pozycji, bo wiemy, w czyich rękach jest nasze życie. On jest Panem, On jest królem i Jemu się należy wszelka chwała. I niech ta myśl i ten przykład Heroda dzisiaj nas do tego zachęca, żeby podobnie jak wzorem tych ci mędrcy przyjść do Pana i złożyć Mu pokłon, uznając Jego wielkość, Jego wyższość, Jego władzę i Jego królowanie. Powstańmy bardzo proszę. Będziemy dalej śpiewać pieśni i modlić się i wyznawać to, że Pan Jezus jest królem. A ludziom Bogu.
Panie Jezu, przychodzimy dzisiaj, żeby świętować to, że Ty przyszedłeś na tą ziemię, że nie to, że Ty jesteś w żłobie, ale że Ty jesteś Panem i Królem naszym, Panie. Dzięki Ci za to, że Ty dałeś się nam poznać, Panie. Dzięki Ci za to, że mamy co świętować dzisiaj. Bądź uwielbiony i wywyższony pośród tego zgromadzenia, Boże. Będziemy śpiewali za chwilę kolędę Raduj się świecie, która została napisana w 1718 roku przez Izaaka Watsa. Człowiek ten napisał ponad 700 hymnów, a kolędę tą gdy pisał tę kolędę, zainspirował się psalmem 98. Chciałbym ten psalm przeczytać. Śpiewajcie Panu nową pieśń, gdyż dokonał cudownych dzieł. Jego prawica, tak jak jego święte ramię, dało mu zwycięstwo. Pan objawił swoje zbawienie. Okazał swą sprawiedliwość na oczach narodów. Odwołał się do swojej łaski, do swojej wierności względem Izraela. I wszystkie krańce ziemi zobaczyły, jak nas zbawia nasz Bóg. Znieście okrzyk na cześć Pana, cała ziemio. Niech tryśnie radość, śpiew i muzyka. Zagrajcie Panu na cytrze. Na cytrze niech zabrzmi melodia. Zatrąbcie i przy dźwiękach rogów znieście okrzyż na cześć Króla, na cześć Pana. Świecie,
modli się, gdy będziemy grali. Zachęcam, żebyśmy podnieśli głos wspólnie, oddawali Bogu chwałę. Mówi o tym, jak go kochamy, co na nas znaczy. Panie Jezu, chwała niech to nie będzie. Chcę w te święta, Panie, szczególnie podziękować Ci za Twoją miłość, którą Ty do mnie okazałeś, Panie. Chcę wyznawać, Panie, że całym sercem, Panie, tle do Ciebie, Boże. Chcę, Panie, prosić Cię o to, żeby na co dzień, Panie, pamiętać, tak jak w te święta, Panie, o Twojej dobroci, o Twojej miłosierdziu, Panie, o Twojej łasce. Za co i że mógł dziękować, Panie, za to, jak Ty jesteś dobry, Panie. Chwała niech Tobie będzie. Bądź uwielbiony, Panie. My kochamy Ciebie. Zaśpiewajmy. Ja kocham Cię. Cała pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą wszystko na ziemi i w niebie dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelaną przez Niego na krzyż. Tylko On
Dziękujemy jeszcze raz, Panie, dziękuję Ci za ten dzień, Panie, kiedy mogę kolejny raz świętować Twoje przyjście na tej ziemi, Panie. Ten wielki dar od Boga, który dał swego jedynego Syna, który mógł przyjść na ziemię i stać się człowiekiem. Chwała niech Tobie będzie. Bądź uwielbiony i wywyższony. Alleluja. Amen. Rodzinami Jezusa Chrystusa było tak. Gdy Maria, jego matka, została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko stało się po to, by spełniło się słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Thank you.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Tak, już tęskniłem za widokiem dzieci w naszej kaplicy, a zwłaszcza na scenie, tu z przodu, bo to jest wielka radość widzieć, jak nowe pokolenie podejmuje przesłanie Ewangelii, dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. I się cieszę, że w ich sercach ta właśnie prawda się kształtuje. Myślę, że z upływem lat będzie to na tyle w nich mocne, że będą o tym mówić swojemu otoczeniu, swoim rówieśnikom, będą głosić Ewangelię, jeżeli Pan Jezus wcześniej nie przyjdzie, bo my przecież czekamy na przyjście Jezusa Chrystusa. Wszystko na tej ziemi ma swój czas i jest też taki czas, kiedy trzeba, czy przychodzi pora na to, aby wypełniać słowa, które żeśmy dali, dotrzymywać obietnicy, którą żeśmy dali. Kiedy jakiemuś dziecku zdarzy się jakoś tam podpaść w szkole czy w sąsiedztwie, swojemu tacie albo mamie, rodzicom obiecuje, że od tego czasu już nie będzie tak, że już będzie się uczył dobrze, że będzie grzecznie się zachowywać i tak dalej. I to jest czas dla tego dziecka, żeby od tego momentu, kiedy dało słowo, żeby tak właśnie postępować. Miniony piątek tutaj w naszej kaplicy dwoje młodych ludzi składało sobie ślubowanie małżeńskie. Słuchałem z uwagą, jak obiecywali sobie, że będą się kochać, że będą miłować, że będą troszczyć się w dniach dobrych i złych i że aż do śmierci. I od minionego piątku dla tych dwojga młodych ludzi, dla Filipa i Julii, zaczął się czas wypełniania tych dobrych słów. Pamiętacie, my też kiedyś takie przyrzeczenie żeśmy złożyli, nie wszyscy, ale wielu z nas takie przyrzeczenie złożyło i dla nas się rozpoczął czas spełniania tego dobrego słowa, które daliśmy. Biblia mówi, że wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju. Wszystko ma swój czas. I my dzisiaj chcemy porozmawiać razem o tym, że Bóg wyznaczył pewien czas w historii dziejów ludzkości, czas, w którym miały się spełnić Jego dobre słowa. Miały się spełnić Jego obietnice o tym, że pośle swojego Syna na ten świat, aby zbawić nas z naszych grzechów. I od czasu, kiedy Bóg dał to słowo, tę obietnicę, to w ludziach było to oczekiwanie, że Bóg spełni to, co obiecał. Pierwsza obietnica została dana już w ogrodzie Eden. Jak pamiętamy, kiedy ludzie zgrzeszyli, Bóg oczywiście zrobili to z powodu skuszenia ich przez szatana. Bóg powiedział do szatana: i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę,
a ty ukąsisz je w piętę. I to jest pierwsza zapowiedź tego, że kiedyś przyjdzie na ten świat Zbawiciel w sposób nienaturalny, poczęty. Mamy to słowo potem powtarzane przez proroków, ta myśl się pojawiała, na przykład w Izajasza w 7 rozdziale się pojawia, dlatego sam Pan da wam znak, oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. I wynika ze Słowa Bożego, że właśnie ta zapowiedź w Ogrodzie Eden, gdzie jest mowa o potomstwie kobiety, bo normalnie mówi się o potomstwie mężczyzny, ale właśnie to zostało potem właśnie przez proroków wyjaśnione, że chodzi tutaj o narodzenie niezwykłe, poczęcie niezwykłe, bo Panna pocznie i porodzi syna. I ludzie oczekiwali na spełnienie tej obietnicy Bożej, oczekiwali na przyjście Mesjasza. Bóg przez proroków to bardzo rozwinął tę myśl, rozbudził w Izraelu to oczekiwanie, że któregoś dnia przyjdzie Zbawiciel i zbawi lud swój od grzechów jego. I bardzo się cieszę, że dzieci zacytowały ten wspaniały tekst dzisiaj, który ja też mam, o dziwo, właśnie ten tekst o wypełnieniu się czasu, że musiała przyjść pewna pora i gdy ta pora na tym Bożym zegarze, w tym Bożym kalendarzu wydarzeń nadeszła, Bóg zesłał Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Słowo Boże mówi nam tutaj, że to, co się stało w naszym życiu, co się stało w życiu Galacjan, wierzących w Galacji, a dzisiaj również w naszym życiu, to nie jest jakiś przypadek, to nie jest jakiś zbieg okoliczności. To wszystko zostało zaplanowane, wszystko miało swoją porę i w tej porze konkretnej nastąpiło nawiedzenie ludu Izraela w pierwszej kolejności, a później również wszystkich innych narodów. I bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy rozpoznawali czas, według którego Bóg działa. Gdy Bóg nawiedza swój lud, ważne, żeby ten czas rozpoznać. Gdy Bóg wyznacza w życiu ludzi jakąś porę, to ważne, żeby tę porę rozpoznać. Jeśli chodzi o Żydów oczekujących na Mesjasza, oni wyczekiwali, i to bardzo długo, bo przez całe wieki wyczekiwali, że przyjdzie ta pora. Niestety nie wszyscy rozpoznali ten czas, ale byli pobożni ludzie w Izraelu, byli ludzie bogobojni, ludzie, którzy spędzali dużo czasu rozmawiając z Bogiem, modląc się do Niego, rozważając słowa Pisma Świętego, oczywiście Starego Przymierza, Starego Testamentu i oni mieli to wyczucie, kiedy ten czas przyjścia Syna Bożego nastąpił. Już dzisiaj też było to cytowane, że w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale, w 25 wersecie czytamy, a był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny, i oczekiwał pociechy Izraela. Właśnie oczekiwał tego czasu, że przyjdzie Mesjasz. A Duch Święty był nad nim.
Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, to było w 8 dniu życia Jezusa, gdy wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Ten człowiek miał wyczucie, miał objawienie za sprawą Ducha Świętego, jak przeczytaliśmy. On w odróżnieniu od wielu innych ludzi, on wyczuł, że teraz właśnie przyszła ta pora, że to dzieciątko to właśnie jest Syn Boży, który przyszedł, aby zbawić ludzi z ich grzechów. To było dla niego jasne, podczas gdy dla większości nie było jasne. On to zrozumiał, on to przeżywał osobiście. Inni w ogóle się tym nie przejmowali. Byli zaślepieni grzechem. Byli dalecy od Boga, chociaż żyli w narodzie, który przecież był narodem wybranym. I tak w rzeczywistości i w historii z tego narodu było tyle aktów działania Bożego i mieli prawo Boże objawione i wydawałoby się, że wszyscy powinni byli wtedy ten czas rozpoznać, ale większość nie rozpoznała, tylko nieliczni rozpoznali ten czas. Gdy Pan Jezus później, potem jak już swoją działalność kończył, publiczną działalność, zbliżył się do Jerozolimy, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd i zrównają cię z ziemią. I dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Byli tacy, co rozpoznali ten czas, ale jako naród ogólnie, jako mieszkańcy Jerozolimy nie rozpoznali swego czasu nawiedzenia. Bóg dawał im czas. Rozpoczynał się wspaniały czas łaski Bożej, a oni tego nie rozpoznali. I stąd, patrząc na ten smutny przykład narodu wybranego, trzeba nam, bracia i siostry, z wielkim przejęciem podchodzić do tego, co Bóg w naszym życiu daje. Żebyśmy nie przegapili czasu, gdy Bóg do nas przychodzi, gdy Bóg dotyka naszych serc. Bóg po to zrobił, żebyśmy skorzystali z tego czasu. Po to posłał swojego Syna, po to dał tyle dobrych obietnic, tyle dobrych słów wypowiedział, abyśmy skwapliwie skorzystali z tej łaski. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. To właśnie, te słowa Jezusa mówią o tym, że Bóg przez posłanie Syna swego otworzył dla tego świata, dla wszystkich ludzi, czas łaski, czas zmiłowania. Czas, gdy ludzie mogą zostać pojednani z Bogiem. To jest czas wyjątkowy, czas unikalny, można powiedzieć, ponieważ takiego drugiego czasu nie będzie. Nie będzie go w sensie historii dziejów ludzkości i nie będzie go w historii naszego osobistego życia. Jest tylko ten jeden czas, ta jedna możliwość, kiedy Bóg
nawiedził ten świat w osobie Syna. Wcześniej wielokrotnie mówił, jak brat Gabriel dzisiaj odczytał, a ostatnio przemówił przez swojego Syna. I to jest ten czas, gdy ludzie mogą się pojednać z Bogiem. To jest możliwość, której nie wolno nam przegapić. To jest szansa, to jest możliwość, żeby przejść ze śmierci do życia wiecznego, żeby być zbawionym, żeby być uratowanym, żeby gdy przyjdzie czas tego końca tego świata, żeby przejść do wieczności, do chwały, do Królestwa Bożego. Słowo Boże mówi, że jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Jest wyznaczony czas dla każdego człowieka, a my w tej chwili rozmawiamy o sobie, nie będziemy się zajmować tam innymi ludźmi, ale dla nas osobiście jest wyznaczony czas, który się nazywa teraz. Oto teraz dzień zbawienia, oto teraz jest czas łaski, oto teraz jest możliwość, żeby skorzystać z tego, co Bóg nam obiecał w Jezusie Chrystusie. To jest unikalny czas, czas, którego nie wolno nam przegapić, bo inaczej zostaniemy bez Boga, zostaniemy w tym świecie, który został skazany na potępienie i nie będzie dla nas ratunku. Biblia mówi, że tylko ten, kto skorzysta z oferty Bożej w czasie łaski, ten będzie zbawiony. Tylko w ten sposób można być uratowanym. Nie ma innej możliwości. Nie ma tak, że jak przegapimy tutaj za życia, to może pójdziemy do czyśćca jakiegoś i że potem ktoś będzie się o nas modlić, przemęczymy się ileś wieków czy ileś lat. Nie wiem, jak tam, jakie są prognozy czyśćcowe. Ale po jakimś czasie zostanę wyczyszczony z tych moich grzechów. To jest ludzka fantazja. Biblia mówi, że jest czas, gdy trzeba przyjąć Jezusa Chrystusa i to jest czas, gdy żyjemy w ciele. To jest czas, gdy podejmujemy decyzje świadome, kiedy możemy zaprosić Jezusa Chrystusa do serca, kiedy możemy ukorzyć się przed Nim, wyznać nasze grzechy, prosić o przebaczenie i zostać z Nim pojednanym. Dar zbawienia można przyjąć tylko w wyznaczonym przez Boga czasie. Pierwsi chrześcijanie żyli w nadziei żywota wiecznego, jak czytamy w Tytusa 1:2, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania. Oni to rozumieli. Duch Święty, który inspirował świadectwo apostołów, którzy głosili Ewangelię Chrystusa, właśnie tak to przedstawiali, że oni przyjmowali dar życia wiecznego, który Bóg przyobiecał, a Bóg jest prawdomówny, jak tu czytamy w tym tekście, i we właściwym czasie tę obietnicę swoją spełnił. I chciałbym to mocno podkreślić, że skoro Bóg wyznaczył pewien czas, my nie znamy granic tego czasu, ale skoro On powiedział, że i nazwał to czasem łaski, czasem zmiłowania Bożego i wezwał wszystkich ludzi, puszczał płazem czasy niewiedzy, ale teraz wzywa wszędzie wszystkich ludzi, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, żeby się opamiętali, żeby się nawrócili, bo Bóg wyznaczył dzień, kiedy potem już nie będzie zbawiał, tylko będzie sądził ludzi.
w związku z tym, jak żyli, jak postępowali. Więc skoro tak jest, to właśnie dzisiaj chcę nas dzisiaj na nowo wezwać do tego, abyśmy skwapliwie podeszli do tej możliwości, jaką mamy. A to czyńcie czytamy w Rzymian 13:11, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. W tych słowach Słowo Boże podkreśla to ten czynnik upływającego czasu, że czas na upamiętanie, na przybliżenie się do Boga, na obudzenie się ze snu, jakiegoś tam snu duchowego, ten czas się skraca. Zbawienie, ten okres zbawienia zamyka się. Coraz bardziej upływają dni z punktu widzenia ludzkiego, czas się kończy. I dlatego my, jako dzieci Boże, ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa, mocno świętujemy ten moment w historii ludzkości, gdy Bóg otworzył, rozpoczął ten czas swojej łaski. A to się zaczęło przez to, że Syn Boży przyszedł na ten świat. Dlatego świętujemy. Jest w Słowie Bożym taka ilustracja, taka historia, jak to w V wieku przed Chrystusem po dekrecie króla perskiego Achaszwerosza, który zachował Żydów od zagłady, właśnie ten dekret, czytamy w Estery 8:16, dla Żydów nastał czas światłości, wesela, radości i chwały. Historię znamy, bo przecież nie pierwszy raz czytamy Biblię, ale widać tutaj, że w historii Izraela, który był zagrożony bardzo, ponieważ chciano wytępić ten naród zupełnie, przez dekret pogańskiego króla perskiego zostali ocaleni. Ten naród został ocalony i nastał od tego momentu, kiedy ten dekret został wydany, nastał dla nich nowy rozdział jakby w historii. Nastał czas światłości, wesela, radości i chwały. I wiemy, że wtedy Izraelici zaczęli świętować, ustanowili święto, żeby co roku przypominać sobie właśnie rozpoczęcie tego czasu. Święto Purim. Do dzisiaj świętują Żydzi to święto właśnie dla upamiętnienia tego faktu, że został wydany ten dekret i dla nich się zaczął taki wspaniały czas. I chciałbym dla tych wszystkich, co tak krytykują, że w Biblii nie ma nic o tym, żeby świętować narodziny Jezusa Chrystusa, pokazać to, ten przykład, że tam też wcześniej w Torze nic nie było napisane dla Żydów, że oni mają świętować święto Purim, bo wtedy jeszcze tego nie było. Ale gdy nastał ten czas dla Żydów właśnie, tego cudownego ocalenia, to oni zaczęli świętować to wydarzenie. Cieszą się do dzisiaj bardzo właśnie, że kiedyś w historii coś takiego miało miejsce. I myślę, że my śmiało też możemy powiedzieć, skoro, gdy nastąpiło wypełnienie czasu, Bóg posłał Syna swego na ten świat, jak przeczytaliśmy w liście do Galacjan, i dla nas rozpoczął się czas łaski, to my będziemy świętować, niezależnie od opinii różnych ludzi, będziemy świętować to wydarzenie, to chwalebne, wspaniałe wcielenie Syna Bożego i będziemy świętować rok w rok, aż Pan przyjdzie i zabierze nas do siebie. I to jest dobre święto, to jest święto godne chrześcijanina, godne Boga, żeby Bogu regularnie, wciąż na nowo oddawać chwałę i Go wywyższać, że On wyznaczył
na tej osi dziejów ludzkości taki dzień, taki czas, gdy posłał swojego Syna, aby otworzyć dla nas możliwość zbawienia. Myślę, że powinniśmy podchodzić do tego święta z radością i z pozytywnym nastawieniem, bo trzeba nam, bracia i siostry, pamiętać, że taki czas nastał. Małżeństwa, jeśli normalnie żyją, to wspominają sobie rok w rok rocznicę swojego ślubu i przypominają, co tam obiecywali, jaki czas wspaniały dla nich nastał. No nie? No nie wszystkim tam się udało. Niektórym to nie za bardzo wspaniały czas nastał. Ale jeśli mówimy o chrześcijańskich małżeństwach, o ludziach, którzy pobierają się we wierze w Jezusa Chrystusa, w bojaźni Bożej i żyją w miłości Chrystusowej, to zawsze jest to wspaniały czas, to jest dobry czas. I chętnie wspominamy ten moment, gdyśmy zaczynali. Dlatego też trzeba i pamiętać nam, i co roku przypominać to, że Syn Boży Jezus Chrystus się narodził, aby nas zbawić z naszych grzechów. Po to świętujemy nastanie tego czasu, żeby podtrzymywać w nas wdzięczność Bogu za to, co zrobił. Bo przecież On nie musiał tego robić. On to zrobił w swojej miłości. On to zrobił dlatego, że tak jest. Nikt go do tego nie zmusił, ani też nie oczarowaliśmy go my jako ludzie, że my tacy fajni jesteśmy i on dlatego przyszedł, żeby nas ratować, że my jesteśmy tacy mili, że tak patrzył, takie miłe ludzie, no to pójdę ich uratuję. Nie, my nie zasługiwaliśmy na nic. Nie, byliśmy zgubieni, nienawidzący siebie wzajemnie, znienawidzeni, skłóceni, jak mówi Słowo Boże. No taki jest ten świat. Ale On jest dobry. On ma serce. On sam w sobie jest miłością, jak mówi Pismo Święte. I On przyszedł, żeby nas ratować. I dlatego trzeba nam podtrzymywać w sobie wdzięczność za to, że otworzył nam drzwi do drzewa życia. Że, jak wiecie, gdy ludzie zgrzeszyli, Bóg zabronił im spożywania z drzewa żywota i postawił tam cheruby i miecz wirujący, żeby ludzie już nie mogli spożywać owocu z drzewa życia. W stanie grzechu. Nie mogli. Ale gdy Pan Jezus umarł na krzyżu, to wiecie, co się stało z zasłoną. Zasłona rozdarła się na dwoje. A co na tej zasłonie było wyhaftowane? Dwa cheruby, które stały tam, jakby no, były wyhaftowane na tej zasłonie. I w momencie, kiedy zasłona się rozdarła, to co się stało? To te cheruby się rozstąpiły i zrobiły drogę. Droga do miejsca Najświętszego została otwarta, co jest obrazem tego, że znowu droga do drzewa życia została otwarta. I powinniśmy w sobie podtrzymywać tę wdzięczność. Powinniśmy o tym ciągle pamiętać. Powinniśmy ogłaszać, że Bóg jest dobry. I my właśnie to robimy. Dzieci dzisiaj śpiewały. Przeżywamy to na różne sposoby. Wieczorem wczoraj, mam nadzieję, że śpiewaliście też pieśni, które podtrzymywały, rozbudzały w naszej świadomości to, jak dobry jest Bóg, że się nad nami zmiłował, że do tej pogrążonej ziemi, pogrążonej w grzechu, pogrążonej w ciemnościach posłał swojego Syna, który jako światłość przyszedł na ten świat, aby już nie musiał pozostać w ciemności, nikt w Niego uwierzy. Trzeba nam to wspominać, ten czas, gdy rozpoczął się okres łaski Bożej, żeby samemu z tego korzystać, ale aby też mieć
regularną okazję do ogłoszenia Ewangelii innym ludziom. Bo to jest dobry czas. Jeśli nawet wielu ludzi przegapia, przechodzi powierzchownie nad tymi faktami, to my, jako uczniowie Jezusa, mamy okazję, mamy możliwość, żeby ukazać głębię tego, co się stało w Betlejem, co się stało, że Jezus Chrystus się narodził i to w tak niezwykły sposób. Więc czas łaski Bożej, czas zbawienia, to jest czas, który trwa od tego momentu, kiedy Pan Jezus chodził po tej ziemi do dzisiaj. I to jest wszystko czas, który nazywamy teraz. Teraz. Każde kolejne pokolenie, każdy kolejny człowiek ma swoje teraz. Ma swoje teraz. Teraz czas łaski, teraz dzień zbawienia. Nie mamy już wpływu na to, co było wczoraj. Nie wiemy, czy będzie jutro, ponieważ w każdej chwili Pan może nas odwołać z tego świata. Jest dzisiaj z nami siostra Mariola. Jeszcze parę dni temu świętowała razem z mężem jego urodziny 60. I z dnia na dzień, noc, jedna noc i naszego kochanego brata Marka już nie ma między nami. I Mariola została wdową. Ubolewamy nad tym, jest nam smutno, przeżywamy razem z nią, ale właśnie takie momenty nam pokazują, że jest teraz, to jest teraz, nie jutro, tylko teraz. I dlatego trzeba nam właśnie skwapliwie korzystać z tego okresu łaski, którą Bóg nam daje. Oczywiście w okresie łaski Bożej, gdy spełniają się te wszystkie dobre słowa, które Bóg nam dał, w Jezusie Chrystusie się spełniają, to nie znaczy, że same przyjemności nas tutaj na ziemi spotykają. Spotykają nas też różne przykrości, różne trudności mamy. Dlaczego? Właśnie z powodu tej łaski, z powodu dlatego, że jesteśmy w tym okresie, gdy Bóg spełnia dobre słowa w stosunku do nas. A te dobre Jego słowa są skoncentrowane na zbawieniu naszym, żeby nas wszystkich zbawić z naszych grzechów, żebyśmy wszyscy weszli na drogę uświęcenia i żebyśmy byli przygotowani na wieczność z Bogiem. I dlatego Bóg czasem daje nam jakieś przeżycia, które nami wstrząsają, które nas doprowadzają znowu do pionu, jak żeśmy się gdzieś rozłożyli, które pobudzają nas do opamiętania się z naszych grzechów. Bóg to daje. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Celowo to podkreślam, dlatego że niektórzy, gdy myślą o okresie łaski Bożej, to myślą tylko o samych przyjemnościach. Myślą, że Bóg się zobowiązał, że będzie w Jezusie Chrystusie nam tylko same czekoladki wręczał. Dzisiaj Adam mi wręczył czekoladkę. Jest bardzo miło dostać czekoladkę. Ale być może jutro da mi jakieś słowo napomnienia. Powie mi, bracie, coś tego. I ja mam tak samo, jak czekoladkę od niego dzisiaj przyjąłem, przyjąć też i napomnienie. Bóg daje nam dobre rzeczy. Oczywiście te święta Narodzenia Pańskiego to jest taki czas radości, bo my wiemy, że jakie dobro się dla nas stało. I chcemy to pogłębiać, chcemy coraz więcej o tym mówić, chcemy docierać do sedna sprawy jeszcze bardziej, żeby jeszcze większa wdzięczność w nas się pojawiła dla Pana. Ale to zmiłowanie Boże, ono wymaga również pewnych chwil przykrości w naszym życiu. Łaska Boża, jak czytamy w liście do Tytusa, ona się objawiła
w ten sposób, że ćwiczy nas, że nas wychowuje, abyśmy się wyrzekli pożądliwości bezbożnych, tam różnych przyjemności w tym i na tym świecie sprawiedliwie, pobożnie żyli tak, żeby się podobać Bogu, żeby być zbawionym. Więc trzeba to uwzględniać, trzeba o tym pamiętać. Wszystko, co nas pobudza, przynagla, nakłania do pojednania z Bogiem, to jest dla nas dobre. To jest dla nas dobre. Dlatego też właśnie chciałem dzisiaj, mówiąc o tym, że świętujemy rozpoczęcie spełniania się dobrych słów dla ludu Bożego, bo tak właśnie to na tej osi czasów było, jeśli chodzi o Izraela, że wszystkie obietnice Boże, one dawane przez wieki prowadziły lud Boży do tego momentu objawienia się Syna Bożego i w Chrystusie wszystkie obietnice znalazły swoje tak, spełnienie, jak to właśnie, żebyśmy świętując ten właśnie czas rozpoczęcia okresu łaski, żebyśmy nastawili się na skorzystanie, na pełne skorzystanie z tych dobrych słów, które Bóg wypowiedział. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wołał kiedyś w natchnieniu Bożym prorok Izajasz. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad Nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, dopóki jest blisko. Te słowa mówią, że kiedyś nie będzie blisko, że kiedyś nie będzie już Go można znaleźć. Te słowa są z jednej strony bardzo dobrymi słowami, że On jest blisko i że można Go znaleźć, ale jednocześnie są ostrzeżeniem. I dlatego też my dzisiaj, żyjąc w określonym okresie historii, widząc, co się dzieje na świecie, mając świadomość wynikającą z Pisma Świętego, że ten czas się zakończy, że ten czas łaski w pewnym momencie zostanie zamknięty ostatnią duszą, która wejdzie z pogan, jak Biblia mówi, i wtedy już więcej nie będzie można być zbawiony. Skończy się ten czas wypełniania dobrych słów Bożych. My dlatego powinniśmy przejąć się tym, słuchajcie. Te słowa nie są skierowane gdzieś tam do świata. Co jest do świata skierowane, to jest. To jest po prostu Ewangelia, wezwanie do pokuty, do upamiętania się. Ale większość tych tekstów, które nawet dzisiaj odczytaliśmy, one są skierowane do ludzi wierzących. Żebyśmy my czasem nadaremnie tej łaski Bożej nie przyjęli, jak przeczytaliśmy w liście do Koryntian. Żeby nie było tak, że ja przyjąłem łaskę Bożą, ale nic z nią nie zrobiłem. Żebyśmy, gdy Bóg wypełnia te dobre słowa, które obiecał dla wszystkich, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa, żebyśmy skorzystali i żeby każde to dobre słowo, które Bóg wypowiedział, odnosiło się do nas, żeby miało swoje spełnienie w naszym życiu. Tak. Dlatego to jest takie ważne, ponieważ Bóg wypowiedział też złe słowa. Ponieważ Bóg też zapowiedział straszne rzeczy, które przyjdą na tę ziemię. Kiedyś, gdy Izraelici zaczynali swoją historię z Bogiem i wchodzili do ziemi obiecanej, Bóg powiedział przez Jozuego takie słowa. A jak wypełniło się wam każde dobre słowo, jakie wypowiedział do was Pan, Bóg wasz,
tak wypełni Pan nad wami każde złe słowo. Jeśli chodzi o czas wypełniania się złych słów Bożych, które Bóg wypowiedział, słów nie ku dobremu, tylko ku złemu już, o tym porozmawiamy, jak Bóg pozwoli, Pan Jezus wcześniej nie przyjdzie, w niedzielę wieczorem. O czasie wypełniania się złych słów. Dzisiaj są święta Narodzenia Pańskiego i dzisiaj świętujemy czas, gdy rozpoczął się okres wypełniania dobrych słów. Jesteśmy jeszcze dzisiaj w niedzielę rano, przepraszam, w święta Narodzenia Pańskiego jesteśmy w okresie dobrych słów, wypełniania dobrych słów. Tak, to nie jest czas, żebyśmy mówili o złych słowach, które się będą wypełniać. Ale z tyłu głowy powinniśmy to mieć. Bo gdy mama czy tata mówi do dziecka: dobrze, przebaczam ci, dobrze, to teraz się ucz, teraz nie rób złych rzeczy. Czyli otwiera możliwość przez swoje dobre słowa, otwiera możliwość dla dziecka, żeby wypełniać, żeby żyć teraz właściwie według tych dobrych słów, to dziecko, jeśli nie jest głupie, to ma z tyłu głowy to, że jeżeli nie będzie znowu postępować właściwie i znowu popełni ten błąd, wróci do tego, co wcześniej, to przyjdzie jakaś konsekwencja. Jeżeli szef w pracy, po tym jak żeśmy się spóźnili piąty raz i coś tam jeszcze zrobiliśmy, zmarnowaliśmy jakiś materiał czy coś, wezwie nas na dywanik i powie: panie Nowak, już któryś raz pan to zrobił, ale ja jestem dobrym szefem, rozumiem, okazuję łaskę, napominam pana, żeby pan, niech pan idzie i pracuje dobrze teraz. No ten Nowak jak wychodzi, to chyba ma tę świadomość, że ta rozmowa zawiera w sobie też ten element, że jeżeli nie będzie dobrze pracował przez kolejne dni, to konsekwencja będzie jeszcze większa, już nie tylko napomnienie, tylko może być wyrzucenie z pracy. No to jest chyba oczywiste. Jeśli Bóg dał dobre słowa, żebyśmy się ich trzymali, żebyśmy z nich skorzystali. Jeśli Bóg otworzył czas łaski, to nie trzeba być, nie wiem, strasznie inteligentnym, żeby rozumieć, że przyjdzie też czas, kiedy Bóg sprowadzi na ludzi, którzy nie wykorzystali, zbagatelizowali ten czas łaski, sprowadzi na nich złe. O tym trzeba nam też pamiętać, ale jak powiedziałem, będziemy o tym rozmawiali w niedzielę wieczorem. A teraz powstańmy, świętując Narodzenie Pańskie, świętując czas dobrych słów, wypełniania się dobrych słów Bożych, porozmawiajmy, podziękujmy, uwielbijmy Pana, odświeżmy także w słowach modlitwy tę naszą wdzięczność dla Pana za to, że narodził się nam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, że przyszedł, aby nas zbawić z naszych grzechów, aby otworzyć nam drogę do życia wiecznego, abyśmy uniknęli wiecznego potępienia, które spoczywa na tym świecie i abyśmy byli uratowani i zbawieni. Módlmy się. Zapraszam. Mamy dobry czas, żeby się teraz pomodlić. Panie, niosł w obnażony, o Jego krzyż.
niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Amen.